mamo, musimy zostawać w tym sklepie. Możemy iść do innego, ten jest nudny. Zobacz, tam jest sklep zoologiczny, tam byśmy chcieli iść. Mamo, proszę. Nie, nie, dzieciaki, ja muszę teraz kupić prezent dla cioci, także musicie mi potowarzyszyć przynajmniej przez jakąś chwilę, a potem pójdziemy tam. O, dobra. O nie, ale nuda. Matko, przecież to są same rzeczy dla kobiet. Mama. Dobra, to słuchaj, to co, może po prostu poczekajmy chwilę, a niech mama załatwi swoje rzeczy, a potem pójdziemy do sklepu zoologicznego. No dobra. O Boże, ale ohydna portmonetka. Chyba muszę ją gdzieś schować. Aż to jest tak nudno. Chyba ją schowam tutaj do tej torby. Ale ktoś będzie miał niespodziankę, jak kupi tam torbę. Julian, co robisz? No to ja, zaczekaj, ohydna portmonetka. Chowam ją. Nie możesz tego robić. No jak, dlaczego nie? Przecież jest ohydna, przecież nawet nie kradnę, tylko, no wiesz, wsadziłam sobie po prostu dla żartu do torby. No tak, no ale wiesz, no ktoś kupi tą torbę, to będzie oskarżony o kradzież. Myślisz? Pff, o taką brzydką portmonetkę? No ale, no tak, no nawet nie będzie wiedział, że ona tam jest. No wszystko jedno. Nie, nie można tak robić, Julian. To naprawdę, no nie przystoi takich rzeczy robić w sklepie. Zdecydowanie nie. Ale rzeczywiście, jest tutaj strasznie nudno. Dzieciaki, chodźcie, pomóżcie mi wybrać prezent dla cioci. No zobaczcie, mam tutaj kilka to portmonetek i myślałam o tym perfumie. Co wy na to? O matko, ohyda. Och, bez sensu wydawać na to kasę. Wszystko jest takie brzydkie i w ogóle perfum na pewno śmierdzi. Och, najlepiej byłoby kupić deskorolkę. Też mógłbym z nim jeździć. Nie, ja uważam, że ta portmonetka jest bardzo ładna. Jasny, niebieski i różowy perfum. Na moje ulubione kolory. Myślisz? No dobra, no to myślę, że kupię właśnie tą niebieską portmonetkę. To znaczy torebkę i perfum. Ale możecie iść do zoologicznego w takim razie. Jej, idziemy, chodź szybko, szybko. Dobra, dzieciaki, ale zaraz do was dojdę. Wow, zobacz. Co to? Chomik? Musimy go uwolnić. Zobacz, jak jest nieszczęśliwy. Patrzy, chce wyjść. No, zdecydowanie. Julian, Julian, uratuj mnie, Julian, uratuj mnie. Tak właśnie mówi. O nie, zobacz te króliki. One też chciałyby mieć więcej miejsca. No, to naprawdę niesprawiedliwe. Na pewno nie chcą tutaj być. Ale Julian, nie możemy nic zrobić. No, no. A to, co to jest? Czy to jest salamandra? Wow, to moje ulubione zwierzę. A no, faktycznie, jest to salamandra. Masz rację, Julian. O nie, to jest moje ulubione zwierzę. Na pewno muszę je uwolnić. Nie chcę, żeby zostało tutaj w tej małej klatce. Uwolnię je. No nie możesz, Julian, jak to? No dlaczego? Zobacz, mogę tylko to podnieść i on sobie po prostu pójdzie. Będzie miał tyle miejsca, żeby chodzić. Nie, no on jest taki duży. Zostaw. Nie, Julian, nie możemy tego robić. Szybko, szybko, Herbert. Mam nadzieję, że ma na imię Herbert. Biegnij, biegnij, wychodź. Nie, Julian. O Jezu, nie, salamandra, zostań tam. Nie, 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 ja go złapię. Nie, biegnij, biegnij. Nie, Julian, no nie może to. O nie, już pobiegł. Szybko, biegnij, 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 biegnij. Tak, Herbert, tak. No i co? Myślisz, że to jest dobrze, żeby on biegał sobie po centrum handlowym? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie, tak właśnie musi być. Musi mieć dużo miejsca do biegania. Zobacz, ach, ale super. Fantastycznie, przynajmniej pomogliśmy chociaż jednemu zwierzątku tutaj. No ale myślisz, że tutaj jeszcze ktoś go zdepnie, a poza tym powinien być gdzieś, gdzie jest dużo zieleni. Przecież to jest egzotyczne zwierzę. Powinien być gdzieś, gdzie są palmy, plaża, no wiesz. O matko, ale... No, Julian, idę powiedzieć pani ekspedientce. Dobra, dobra, ale tylko nie powiedz, nie mów, że to ja uwolniłam tę salamandrę. Dobra, okej. O nie, ale tu jest tyle zwierząt, każdemu chcielibyśmy pomóc. Herbert, Herbert. Przepraszam. Tak, kochana? Czy chciałabyś, żebym ci w czymś pomogła? Proszę, proszę podejść, wydaje mi się, że ta salamandra uciekła. Słucham? O matko! Faktycznie, jak to mogło się stać? Przecież była zdecydowanie szczelnie zamknięta. Czy widzieliście ją? O nie! O matko! O, wolna salamandra! Gdzie ona jest? O matko, trzeba jej teraz poszukać. No to nie jest dobre, żeby ona biegała po centrum handlowym. Wydaje mi się, że tam pobiegła.
Ej, Herbert, Herbert, chowaj się, żeby nikt cię nie zobaczył. No co ty robisz? Chcesz, żeby cię złapali? Szybko tutaj, tak, nie pokazuj się ludziom, nie. Herbert, poczekaj, uciekaj, schowaj się. O matko, przecież musisz zostać na wolności, po to cię uwolniliśmy. Co to, czy to krokodyl? Krokodyl, aligator! Uwaga, pomocy! Aligator! O matko, chyba ktoś krzyczał. To musi być ta salamandra gdzieś tam. Aha, tak, wydaje mi się, że tak. Tutaj jest skrzynka. Uff, udało się. Całe szczęście. Dobrze, że nikt się nie zdepnął. Mały jaszczurku. O matko, no i nie udało się go uwolnić. No ale widzisz, no myślę, że centrum handlowe to nie jest najlepsze środowisko dla salamandry, wiesz? Coś mogło jej się stać. Dzieciaki, co tu się dzieje? Co to za krzyki? Czy coś znowu zrobiliście? Co się wydarzyło? Nie, zupełnie ci nie wydarzyło, mamo. No tak, Julian, przecież coś się stało. No dzięki, Hanna. Ty jesteś naprawdę najlepsza siostra. No mamo, no nic nie zrobiłem złego, tylko wsadziłem tą małą portmonetkę, która była obrzydliwa, do dużej torby. Wiesz, no chciałem ją po prostu ukryć, tak dla żartu, no. No, ohydna ona była, naprawdę. Ach, o matko. Trochę mi ulżyło, myślałam, że sobie coś zrobiliście, albo komuś, co gorsza. Nie jesteście ranni, nic się nie stało? Nie, mamo. No dobra, no to idziemy.